Ja sobie pozwolę na to, iż przywitam wszystkich i właściwie nie będę przedstawiać gości, ponieważ oni są bardzo dobrze znani w większości. I będę w takiej roli moderatora dzisiaj tutaj bardziej niż osoby gadającej. Uważam, że lepiej, żeby panowie mówili, ponieważ oni faktycznie są ekspertami w tych rzeczach, które będą omawiane. Ponieważ spotkanie jest tylko 50-minutowe i staramy się trzymać jak gdyby ten czas, żeby nie przeskoczyć, gdyż są następni mówcy po nas. Ja przygotowałam taki może troszeczkę z podpowiedziami, dziękuję pana Leszka i też od Artura. Takie pytania, na które mam nadzieję panowie będą mogli odpowiedzieć. I zacznijmy może od pierwszej rzeczy. Właściwie główne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w dobie wielkiego kryzysu. To jest temat tej 50-minutowej debaty. A chciałabym zacząć od pierwszej rzeczy, czyli waszym zdaniem, jakie są kluczowe zagrożenia dla Polski wynikające z transformacji Światowego Ładu Gospodarczego i Politycznego w kontekście tak zwanego Wielkiego Resetu? Oddaję głos. Proszę. Raz, dwa, trzy. Czyli pytanie jest, jakie jest zagrożenie dla Polski w wyniku nadchodzącego resetu? Ja powiem, zagrożenie jest w sumie dość proste, to nie jest wcale głęboki temat, bo zagrożenie jest takie, że Polska przestanie istnieć. Tak, likwidowane są państwa narodowe i wprowadzany jest nowy porządek świata i ten nowy porządek świata ma polegać na tym, że nie ma, państwa narodowe po prostu nie są częścią tego nowego porządku. Oni zostawią nam język, może pozwolą nam chodzić do kościoła, ale to też nie jest takie pewne, jak ten kościół będzie wyglądać, ale de facto moim zdaniem jest dosłowna likwidacja państw narodowych i nowa rzeczywistość, coś w rodzaju multikulti, to co słyszycie od wielu lat, co próbują tutaj de facto już, można powiedzieć, tylnymi drzwiami instalować w całej Unii Europejskiej, dlatego te naciski na tych imigrantów i tak dalej, także zagrożenie jest, moim zdaniem to nie jest wcale głęboki temat, jest bardziej temat, czy my możemy to zatrzymać, czy my możemy coś zrobić, jakie szanse, że im się uda to, jakie są szanse, że im się to nie uda, ale jeśli chodzi o same zagrożenie, to dosłownie państwa narodowe przestaną istnieć, taki jest plan, także tyle mojego komentarza. Super, to może idąc dalej, panie Leszku, bardzo proszę. Witam państwa. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Odpowiadając krótko, zwięźle i na temat, pogrupowałbym te zagrożenia. Po pierwsze, desuwerenizacja państw narodowych, o czym powiedział już pan Artur Kalbarczyk. Na pewno plany denacjonalizacji, łącznie mówimy tutaj o zmianie struktur etnicznych państw narodowych, przemieszanie, też multikulti, łącznie z nowymi matrycami cywilizacyjnymi, to widzimy już dzisiaj w Unii Europejskiej, agenda LGBT, czy LGBT+, jak kto woli, ideologia gender, to elementy tego wszystkiego. Natomiast istnieją także fizyczne zagrożenia dla istnienia państwa i narodu polskiego. Niewątpliwie jednym z największych zagrożeń dzisiaj jest groźba wciągnięcia Polski do wojny z Rosją, czy z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Jest to groźba realna, podkreślam, jest to groźba realna. Pamiętajmy, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna i trzeba o tym głośno przypominać. Pamiętajmy o tym, że europejski projekt przekształcenia Unii Europejskiej w państwo o charakterze federacyjnym to jest desuwerenizacja państw narodowych i to jest realne zagrożenie. Pamiętajmy, że Amerykanie robią pivot na Pacyfik. Dla nich głównym zagrożeniem są Chiny i dlatego będą zwijać, rolować swoją obecność w Europie. Na razie próbują cudzymi rękami osłabić Rosję. Natomiast to Niemcy w Europie kontynentalnej mają być tym państwem, przez które Amerykanie mają offshore'ować swoją politykę, używając żargonu geopolitycznego. A zatem niemiecka koncepcja Mitteleuropy, Europy Środkowej, wzrastają tendencje rewizjonistyczne w Niemczech. Trzeba o tym głośno mówić. AfD jest partią, formacją z bardzo silnym rysem neonazistowskim, rewizjonistycznym, powiernictwa niemieckie. Liderzy AfD mówią wprost o Mitteldeutschland, o Niemcach Środkowych w odniesieniu do NRD, czyli dla nich Niemcy Wschodnie
są na naszych ziemiach zachodnich. I pamiętajmy o tym w kontekście przyszłorocznych wyborów do Bundestagu. No i wreszcie zagrożenia cywilizacyjne, o których tutaj już powiedzieliśmy, czyli groźba wynarodowienia. Strukturę etniczną państwa niestety już nam zmieniono. Dziękuję. Dziękuję panie Krzysztofie, bardzo proszę. Ja te cztery zagrożenia dla istnienia państwa polskiego wymieniłem, tutaj pan Kalbarczyk i pan Sekulski jakby to potwierdzili, ale ja chciałbym jeszcze dodać coś ekstra. Szanowni państwo, wszyscy o tym wiemy, że państwo, że globalnie odchodzimy od świata jednobiegunowego, gdzie Stany Zjednoczone z sojusznikami sparowali kontrolę nad całym światem. Jesteśmy już bardzo rozwinięci, jeśli chodzi o świat wielobiegunowy. I najlepszym tego przykładem teraz tej walki o równe uprawnienia jest to, co powstaje globalnie. Powstaje BRICS plus kilkadziesiąt innych narodów. Proszę państwa, jest to wielka inicjatywa wolnościowa na skalę globalną, gdzie w akcie wyrównania szans między hegemonem, jakim są Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami, tworzy się ruch oddolny, ażeby stworzyć równowagę. Równowaga ma polegać przede wszystkim na tym, ażeby nie uznać dolara jako waluty międzynarodowej. Ja tylko wspomnę, proszę państwa, jednym zdaniem. Stany Zjednoczone, ponieważ bank prywatny Fed ma prawo do emisji pieniądza, do emisji dolara. Oni sobie przez dziesięciolecia drukowali ten pieniądz, pusty pieniądz, i za ten pusty pieniądz kupowali surowce, głównie surowce energetyczne z całego świata, jak również kupowali wszystkie inne produkty. Czyli poprzez drukowanie pieniądza, nie poprzez organiczną pracę wynikającą z przedsiębiorczości amerykańskich firm i bogacenia się właśnie tą pracą organiczną, ale poprzez ten drukowany pieniądz chcieli utrzymać kontrolę nad całym światem i zdobywać ponadprzeciętne zyski. Więc mam nadzieję, że ten BRICS, ta inicjatywa się powiedzie, bo chcę powiedzieć, że to, co my robimy jako OKO-PZPN, który chce zwołać ten pierwszy kongres, to jest jakby wpisuje się jakby w regionalny BRICS. My również uważamy, że jest pewna nierównowaga między władzą przedstawicielską a władzą bezpośrednią suwerena i dlatego tak walczymy o to, żeby doprowadzić do tego referendum ogólnonarodowego w ważnych sprawach dla gospodarki państwa, ażeby wyrównać przynajmniej szanse między naszymi przedstawicielami a suwerenem i zadbać o interes narodu polskiego. Dodam tylko jeszcze jedno, że te największe zagrożenie następne jest nie tylko ze strony hegemona amerykańskiego wraz z sojusznikami, ale również głównie z Unii Europejskiej to, co zostało spełnione, że chcą zlikwidować państwo polskie i ja oprócz tego, co wcześniej mówiłem, żeby w tym pytaniu referendalnym mówić o tym, ażeby odstąpić od tego Zielonego Ładu, ale mogę tylko dodać jedno. Proszę państwa, to spełznie na niczym. My musimy powoli rozpoczynać proces polexitu. Musimy myśleć o tym, ażeby wyjść, czyli jeszcze raz postawić Unii Europejskiej warunki, na których jako partnerzy chcemy być członkiem Unii Europejskiej, a przy których warunkach nie możemy tego zaakceptować i będziemy dążyć do wyjścia z tego, spod kontroli tego hegemona. Ja myślę, że na koniec dodamy chyba to pytanie, bo tutaj to padło i z twoich ust, i z Leszka, jakie rozwiązania, i to będzie chyba najlepiej. Ja chciałabym przejść, ponieważ nas ten czas ogranicza do tego drugiego pytania, czyli jak bliżej nas, czyli jak ta wojna na Ukrainie zmieniła układ sił w regionie i jakie są konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski, bo to jest bardzo ważne. Ja mam zacząć? Bardzo proszę. A czy jeszcze raz, jak wojna na Ukrainie zmieniła obecny układ, no ona jeszcze w sumie, ja to powiem w ten sposób, tak? Wojna na Ukrainie jeszcze nie jest skończona, to każdy wie, i musimy poczekać troszeczkę, aż w sumie ona się skończy i zobaczyć konsekwencje tej wojny, jakie będą. Na ten moment oni przedłużają tą wojnę najprawdopodobniej do wyborów. Biden, Joe Biden i demokraci, w ogóle Kamala Harris, cała ekipa
dla nich pod kątem PR-u to jest dość ważne wydarzenie. Oni, jak ja obserwuję kampanię wyborczą w Stanach, oni próbują to kreować, tak? Próbują to przedstawiać, ten konflikt, jako że oni to są do przodu, oni to wygrywają, tu nie ma żadnej porażki. Dlatego musimy poczekać na te konsekwencje, bo ja jestem oczywiście zdania, że Ukraina tę wojnę przegra, ona nie ma zdania ją wygrać, zapewne ci, co mnie słuchają, dokładnie wiedzą, o czym ja mówię. Czyli tu będą konsekwencje, będą duże konsekwencje. Jak duże, to dopiero się okaże po wyborach amerykańskich. Bo tu będzie tak, może będzie przegrana militarna, tak? Czyli przyjmijmy, Kamala wygrywa wybory, Putin w tym momencie, użyję słowa, likwiduje państwo ukraińskie, instaluje jakiś swój własny marionetkowy rząd prorosyjski, jak to Miedwiejew powiedział, zlikwidują państwo ukraińskie. Opcja numer dwa, wygrywa Donald Trump, dogaduje się z Putinem, tak jak powiedział to dwa dni temu na konferencji z Zełenskim, osiągają kompromis, następuje pokój i tu w jakimś stopniu twarz jest zachowana Europy, Stanów Zjednoczonych do pewnego stopnia. Oczywiście jest to duża ujma, jest to duży minus, ale przynajmniej mogą żyć, tak? A jeśli pod kątem militarnym, jeżeli Kamala to wygra, no to nie można wykluczyć wojny nuklearnej, nie można wykluczyć trzeciej wojny światowej. Nie można tego wykluczyć, wręcz powiem, jest bardzo prawdopodobne, że to nas wszystko czeka. Tak, jeśli kamera to weźmie. Także to mówisz, jakie konsekwencje wojny na Ukrainie, żeby zakończyć, no po prostu musimy poczekać. Uzbroić się w cierpliwość, mamy 5 tygodni do wyborów amerykańskich i będziemy znać tu dużo lepiej ten obraz. Więcej odpowiedzi na pytań będzie. Dziękuję. Dziękuję, Leszku, bardzo proszę. W sensie geopolitycznym oczywiście musimy poczekać, to jest oczywista sprawa. Ukraina, zgadzam się z tym, już, ja powiem więcej, Ukraina już przegrała tę wojnę. Przegrała ją demograficznie, gospodarczo, przegrała ją politycznie, przegrała ją wreszcie militarnie. Natomiast konsekwencje, skutki dla nas, jako dla Polaków, już, szanowni państwo, odczuwamy. To już, szanowni państwo, odczuwacie w swoich portfelach. Gdyby nie ta wojna, to dzisiejszy wstęp na tę dzisiejszą zaszczytną imprezę byłby po 10, 15, może 20 zł. Inflacja, spadek siły nabywczej złotówki jest taki, że wszyscy dzisiaj płacimy o wiele więcej. Kolejny skutek, potężny, zmiana struktury etnicznej państwa polskiego. Potężne mniejszości narodowe. Nie tylko mniejszość ukraińska. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości wpuszczono ponad 300 tysięcy imigrantów z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Azji, w tym 100 tysięcy islamistów, o czym się dzisiaj głośno nie mówi. To jest potężny problem, jeżeli rządowy ośrodek, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, rządowy think tank finansowany z budżetu, pisze w swoim raporcie numer 99/2024, że z jednym z najbliższych zagrożeń, z którym się my zetkniemy, wszyscy jak tu siedzimy, jest wzrastająca przestępczość zorganizowana w wyniku powrotu, przyjazdu do swoich kobiet, w cudzysłowie oczywiście swoich kobiet, partnerek, żon i tak dalej, żołnierzy ukraińskich zdemobilizowanych, bardzo często z syndromem PTSD, czyli syndromem bojowego stresu pourazowego, to sobie państwo wyobraźcie, co tutaj będzie. Dzisiaj jest mnóstwo w mediach społecznościowych filmików, jak patrole policji nie radzą sobie z pijanymi czy naćpanymi agresywnymi migrantami. To wyobraźcie sobie, jak naprzeciwko patrolu, na przykład patrolu mieszanego, męsko-żeńskiego, policyjnego, stają Ukraińcy zaprawieni w boju. Już nie mówię o tych, którzy są pod wpływem ideologii banderowskiej. Tak? To jest potężny problem. I kolejny skutek, z którym się niewątpliwie zetkniemy, to próba zrzucenia na Polskę odpowiedzialności za klęskę Ukrainy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że spora część oligarchów i establishmentu ukraińskiego i zradykalizowanego społeczeństwa ukraińskiego obwini Polskę i Polaków za klęskę. Nastąpi radykalizacja społeczeństwa ukraińskiego, a jeżeli Ukraina straci Odessę, czyli historyczną krainę Jedysan, będzie odcięta od dwóch mórz, bo jedno może już straciła, Morze Azowskie, wtedy będzie państwem kadłubowym, państwem upadłym, który generuje przestępczość zorganizowaną. Nasili się przemyt broni, który już teraz jest i proszę zobaczyć, jak władza reaguje.
następuje zwiększenie przestępczości, władza chce ludziom odebrać broń czarnoprochową. I to jest jeden z największych problemów dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję, panie Krzysztofie. Szanowni państwo, dwóch moich poprzedników dosyć obszernie wyczerpali tą tematykę, ale ja tylko chcę dodać i przytoczyć, zacytować pytanie, nie pytanie, tylko słowa byłego wicepremiera Jarosława Gowina, który jeszcze przed wojną, która miała miejsce 2,5 roku temu, powiedział, że Ukraińcy będą elitą w Rzeczypospolitej Polskiej i takie zagrożenie, proszę państwa, istnieje. Tak generalnie tylko dodam, że bez względu na to, czy ta wojna zostanie przerwana, to największym przegranym są Polacy, właśnie z tego względu, że zmienia się ta struktura etniczna. I chcę tylko państwu przecież dodać, że te działania wojenne toczą się na wschodzie, czyli na gdzieś około 20% obszaru Ukrainy. Reszta za Dnieprem jest bezpieczna. I proszę państwa, byłoby w sposób naturalny, żeby Ukraina, ludność Ukrainy, która chciała się wycofać z Donbasu i tych innych zagrożonych wojną terenów, przesunęła się i szukała schronienia u swojego obywateli, u swoich narodów. Przecież tam było miejsce, Ukraina jest dwukrotnie większa od nas. Mimo od pierwszego dnia wszyscy wyjechali do Polski. Uważam, że to była zaplanowana z góry akcja, żeby w ten sposób zmieniać strukturę etniczną naszego narodu. Dziękuję. To zostańmy jeszcze w tym temacie Ukrainy, ale dołączmy jeszcze temat kolejnego konfliktu, który mamy, czyli Gaza, który teraz właściwie w ciągu ostatnich kilku dni rozszerzył się jeszcze na Libię. I może pytanie, jak powinna Polska kształtować swoją politykę zagraniczną wobec tych równoległych konfliktów i na Ukrainie, i Gaza, teraz Libia, potencjalnie Iran. Nie tyle Libia, ile Liban, tak? Przepraszam, Liban. Liban. Tak, Liban. Jak Polska powinna, normalnie państwo suwerenne, niezależne państwo powinno wprowadzić swoją własną, niezależną, suwerenną politykę międzynarodową. To jest bardzo istotne, tak? Że te kraje mają podobne wartości, ale prowadzą swoją własną, suwerenną, niezależną politykę. Tego nie ma. Tak? Wyraźnie w Palestynie trwa ludobójstwo, tak? To nie ja mówię, to mówią, to tego rodzaju słowa są używane przez Międzynarodowy Trybunał Karny, dobrze mówię? To, dobrze mówię. Jak i w ONZ. I ONZ też te słowa padają, także to nie są, te słowa rzadko padają, a ostatni raz chyba padały w Ruandzie, wcześniej może coś tam było, Srebrenica padło słowo w czasie wojny w Jugosławii, a potem się trzeba cofnąć do Pol Pota i tego rodzaju rzeczy. Mamy tutaj, jesteśmy świadkami dosłownie ludobójstwa. Świat milczy. To jest skandal, wręcz po prostu brak słów. Naprawdę brak słów wyrazić mi opinię na ten temat, co się dzieje, gdzie my żeśmy zaszli, już nie tylko jako Polska. Jak zapewne wiecie, ja mieszkam w Kanadzie. Gdzie jest Kanada? Gdzie jest Wielka Brytania? Gdzie są te wszystkie kraje? Są mordowani ludzie, są kobiety, dzieci. Mówi się, niecałe 200 tysięcy ludzi zostało zamordowanych. Wielu z tych ludzi zostało zamordowanych celowo. To nie był przypadek, że ci ludzie zostali zamordowani. Są celowa akcja armii izraelskiej. I świat milczy. A jaka, pytanie padło, jaka powinna być nasza polityka? Powinniśmy protestować, powinniśmy wzywać ambasadora Izraela, powinniśmy go wydalać, powinniśmy wnosić do ONZ-u wydalenie Izraela z ONZ-u, powinniśmy nakładać sankcje gospodarcze wszelakie na Izrael, powinniśmy wszystko to robić, to co się robi przeciwko każdemu kraju, który prowadzi tego rodzaju politykę dyktatury i dosłownie ludobójstwa. A my tego nie robimy. Nie tylko, że my tego nie robimy, my tych ludzi do kongresu Netanyahu było ile? 2-3 tygodnie temu przyszedł, klaskali mu ile razy. Tak, robimy z nich bohaterów, wręczamy im medale, ordery. A mnie to jest po prostu skandal. To jest po prostu skandal. To jest naprawdę trudno się na to patrzy, a jeszcze trudniej się to komentuje.
taka jest realność, także smutny jest obraz. Dziękuję. Leszku? Jeśli chodzi o stosunek do Ukrainy, to jest oczywista sprawa, to nie nasza wojna. Po pierwsze, żadnej pomocy militarnej dla Ukrainy, koniec jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy, dla Ukraińców, koniec socjalu dla Ukraińców. Żądania, nie prośby, żądania państwa polskiego wobec państwa ukraińskiego dotyczące ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Ogłoszenie remontu lotniska w Jasionce, czyli tak naprawdę zablokowanie tych dostaw na Ukrainę i oczywiście żądania i przeprosin, i zadośćuczynienia dla rodzin ofiar pomordowanych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa co do Izraela. No, sprawa nie jest taka prosta, jak tutaj, dzisiaj nie zgodzę z panem Arturem, że powinniśmy tutaj nakładać sankcje, protestować. Co robi świat islamu? Co robi świat islamu, te wszystkie kraje arabskie, kraje szyickie, kiedy jest mordowana Strefa Gazy, kiedy są mordowane dzieci, kobiety, kiedy mordowani są Libańczycy? Co robi prezydent Erdoğan poza potrząsaniem pięścią? Co robi? Nic nie robi. A wiecie państwo dlaczego? Bo jak zacząłby robić to, o czym pan Artur powiedział, to mu zrobią powtórkę puczu z 2016 roku. I każdy, kto myśli, że Polska tu może szabelką pomachać i cokolwiek porobić, niech sobie przypomni rok, w którym przestała obecna konstytucja obowiązywać. W 1997 roku weszła w życie, prezydent Aleksander Kwaśniewski, ojciec chrzestny, a kiedy przestała obowiązywać? 6 lat później, w 2003 roku. Wiecie państwo kiedy? Kiedy stworzono tajne więzienie CIA w ośrodku kształcenia kadr wywiadu w Starych Kiejkutach. Wtedy przestało obowiązywać Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, zakazująca po pierwsze przetrzymywania ludzi bez wyroku sądu, po drugie zakazująca tortur i wreszcie mówiąca o tym, że suwerenem w państwie polskim jest naród polski. Okazało się, że może istnieć eksterytorialne więzienie niekontrolowane przez żadną służbę państwową. I od tego czasu jest ten potężny problem. Wojsko polskie jest wysyłane na nie nasze wojny, a Polska nie jest w stanie nic zrobić. Owszem, są tacy, którzy uważają, że im głośniej będziemy gardłować tutaj przeciwko Żydom, tym więcej będziemy mieli wolności, swobody i pomożemy Palestyńczykom, ale prawda jest zgoła inna. Te wszystkie emocjonalne wystąpienia, także posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tak naprawdę przedstawiają Polskę na arenie międzynarodowej jako kraj antysemicki i współodpowiedzialny za Holokaust. Nie minęło kilka miesięcy od znanego incydentu w Sejmie i już, nomen omen, w Kanadzie, panie Arturze, pojawiły się głosy, że Polska powinna mieć eksterytorialne obszary na swoim terytorium. Tak? Miejsca pamięci Holokaustu, zdaniem części środowisk lobbingowych w Kanadzie, powinny być wyłączone z jurysdykcji państwa polskiego. Więc to jest przeciwskuteczne. Polska powinna zdobywać suwerenność, przede wszystkim powinna przeprowadzić głęboką reformę służb specjalnych, politykę wielowektorową i na arenie międzynarodowej występować jako mediator, tak jak robi to rząd Viktora Orbana. Dziękuję. Dziękuję, panie Krzysztofie. Szanowni państwo, ja każdy poranek właściwie rozpoczynam, włączam sobie telewizję Al Jazeera. Nie znam na tyle biegle języka angielskiego, ale z kontekstu potrafię zrozumieć wszystko, co tam mówią i z wielką troską patrzę na to, co się dzieje od prawie roku z Gazą. Proszę państwa, według karty praw człowieka, każdy, umowa międzynarodowa, że każdy naród ma prawo do stanowienia. Niestety Palestyńczycy tego prawa do stanowienia nie mają. Chcę zrobić tutaj, proszę państwa, analogię do narodu polskiego. Wszystko wskazuje na to, że stronnictwo izraelsko-amerykańskie, właśnie to one po zdobyciu władzy przez tą koalicję ma największą szansę na przejęcie kontroli nad naszym krajem, nad naszymi zasobami i zrobią, najbardziej prawdopodobnie, zrobią z nami to, co robią z Palestyńczykami w Gazie, w West Bank i w Libanie. To jest największe zagrożenie, z czym my jako Polacy nie możemy się zgodzić. I proszę państwa, ja nie jestem w żadnym stopniu ksenofobem. Ja też uznaję, że naród izraelski to jest jeden z najbardziej wykształconych narodów
on ma wysoką pozycję w świecie, jeśli chodzi o dorobek naukowy. On zdobył taką przewagę cywilizacyjną nad innymi narodami, że on przy tej swojej niskiej liczebności, ale oczywiście przy wsparciu militarnym ze Stanów Zjednoczonych, potrafi zdominować o wiele liczniejsze narody poprzez właśnie ten postęp cywilizacyjny. I tutaj dzisiaj pan Sykulski jakby powiedział, co robi Turcja, co robi Iran i tak dalej. Oni są świadomi tego, że nawet jak się wszyscy zjednoczą, Turcja, Iran, Jemen, Syria, Jordania i tak dalej, oni mogą mieć problemy z wygraniem tej wojny i robią wszystko, żeby nie ulec tej prowokacji. Dziękuję. Dziękuję, to teraz troszeczkę wrócimy na temat tobie chyba najbardziej bliski. Ja wiem, że już o tym mówiłeś, bo wspomniałeś o tym, co się może wydarzyć, jeśli chodzi o Stany i wybory prezydenckie, ale bardziej w kontekście tego, jak te wybory, które się odbędą tej jesieni, mogą wpłynąć na polskie bezpieczeństwo. Na polskie bezpieczeństwo będą miały przeolbrzymi wpływ. Uważam, że największe zagrożenie dla Polski jest to, co się dzieje na Ukrainie. To jest przeolbrzymie zagrożenie, czy nie tylko dla Polski, ale w ogóle dla ludzi, co tu mieszkają, dla Polaków, dla narodu. Ponieważ ta przyszła wojna, jeśli ona będzie, to ona będzie dość szybka. Ona będzie szybka, to będzie nuklearna wojna. Niech nikt się nie oszukuje, że niekonwencjonalna broń nie będzie użyta. Będzie użyta broń niekonwencjonalna, a ona to jest broń masowej zagłady. Także zagrożenie jest przeolbrzymie i o tym będą decydowali Amerykanie. Tak? I to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, jak ktoś to wyłapał, to działa to w ten sposób, że jeśli Kamala to wygra, Putin pójdzie na całego. Bo on dobrze wie, że z tymi ludźmi nie może się dogadać, bo on, to, co widzicie w tej chwili, wojna, to jest brak rozmów. Wojna to jest nic innego jak kontynuacja dyplomacji za pomocą karabinów. Także to jest rodzaj dyplomacji de facto. Wojna to jest po prostu swego rodzaju inna forma dyplomacji. I ponieważ Putin się nie może z nimi dogadać, dlatego używają karabinów. W pewnym momencie, jeżeli Trump obejmie stanowisko w Waszyngtonie, zapowiedział, że on nie chce używać karabinów, on chce usiąść i rozmawiać i zrobić tak zwany kompromis. No i w tym momencie Polacy mają tutaj przeolbrzymią stawkę, bo ta wojna naprawdę będzie tutaj się działa. Tutaj porty w Gdyni, w Gdańsku są używane, w Rzeszowie jest dowództwo dowodzenia wojny na Ukrainie. W Radomiu lądują większość samolotów transportowych. Autostrada tutaj, ta zresztą bardzo blisko nas, co leci tu przez Legnicę, Wrocław, chyba Legnicę, dobrze mówię, Wrocław do Rzeszowa, to jest to, co z Hamburga i z Amsterdamu. Transport idzie tych wszystkiego, tego złomu, jak ja to nazywam. Także stawka jest przeolbrzymia dla Polski, bo Putin po prostu uderzy w łańcuchy dostaw tego całego sprzętu na Ukrainę, które są tutaj w Polsce. One nie idą wbrew pozorom przez Rumunię, idą tutaj przez Polskę. Także Polska ma przeolbrzymią stawkę. Ta decyzja będzie najbardziej odczuwalna właśnie w Polsce, jeśli chodzi o wybory amerykańskie. Dziękuję. Dziękuję, Leszku. Oczywiście wybory 5 listopada w Stanach Zjednoczonych mają ogromne znaczenie, nie tylko dla nas, dla całego świata. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę. Dla Polski jest pytanie, czy wojna na Ukrainie przekształci się w wojnę pełnoskalową. To jest kluczowe pytanie. Wbrew temu, co państwo mówią media głównego nurtu, ta wojna nigdy nie była wojną pełnoskalową i wojna nie rozpoczęła się w roku 2022, ale w roku 2014. Wojna jest to wojna ograniczona, w której Rosja prowadzi wojnę siłami zaciągu kontraktowego i, uwaga, najważniejsza rzecz, nie bombarduje, nie niszczy węzłów kolejowych, węzłów drogowych i lotnisk, którymi płynie sprzęt wojskowy z zachodu na Ukrainę. Zadajcie państwo pytanie, to pytanie fundamentalne każdemu, kto twierdzi, że wojna na Ukrainie jest wojną pełnoskalową. Dlaczego Rosja, dysponując nowoczesnymi rakietami, takimi jak Iskander, nie zbombarduje węzłów kolejowych, po stronie ukraińskiej oczywiście, węzłów kolejowych, węzłów drogowych, lotnisk, którymi setki tysięcy ton sprzętu idzie z Polski i z krajów zachodnich na Ukrainę. Dlaczego tego nie robią?
To jest odpowiedź na to pytanie, czy to jest wojna pełnoskalowa, czy niepełnoskalowa. Wojna toczy się na kilku procentach terytorium Ukrainy. Te działania lądowe, które się toczą. To, że są punktowe uderzenia we Lwowie, pod Lwowem i tak dalej, to nie świadczy o tym, że to jest wojna pełnoskalowa. I teraz, kto wygra? Bez względu na to, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, Polska jest w fatalnym położeniu, ponieważ powiesiła swoje bezpieczeństwo na klamce w Waszyngtonie. A wiemy doskonale, że i w obozie demokratów, i w obozie republikanów jest potężne lobby izraelskie. Zobaczcie Państwo, co zrobili Żydzi z Libanem. W ciągu tygodnia to państwo przestało faktycznie istnieć. Hezbollah, świetnie zakamuflowane struktury i tak dalej, zostali rozbici w tydzień. I każdy, kto dzisiaj mówi, że Polska mogłaby nagle tu z szabelką coś robić, no to niech się zastanowi, jaki los mógłby Polskę spotkać, biorąc pod uwagę słowa Władimira Putina, że nawet Rosja informacyjnie dzisiaj nie podejmuje bezpośredniej takiej wielkiej konfrontacji z USA, bo to Amerykanie kontrolują kluczowe media. Nawet tutaj, my dzisiaj zebrani niezależni twórcy, jesteśmy mocno uzależnieni od ponadnarodowego kapitału takich platform jak YouTube, bo przez nie docieramy do państwa. Część zresztą tutaj obecnych transmisji, która jest prowadzona, jest przez media kontrolowane przez kapitał ponadnarodowy, ale wiemy, że każdy kapitał ma narodowość, tak tylko się tylko mówi. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, kto będzie dalej w Stanach Zjednoczonych chciał wspierać Izrael. Moim zdaniem wszyscy, czy demokraci, czy otoczenie Kamali Harris, zaplecze potężne eksperckie, czy J.D. Vance, który mówi też wprost, że będzie wspierał Izrael. Wiadomo, że priorytetem jest Bliski Wschód dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście zgadzam się tutaj, że jeżeli wygrają demokraci, grozi nam eskalacja wojny na Ukrainie. Niemniej jednak, tak czy inaczej, dla USA kluczowe jest wspieranie Izraela. Jeśli tak, to i tak na tym horyzoncie Amerykanie będą rolować swoją obecność, będą chcieli cudzymi rękami wyciągać kasztany z ognia. Dla nas absolutnie fatalna sytuacja. Punktem wyjścia jest przyjęcie polityki wielowektorowej i akcesja do grupy BRICS+. Dziękuję. Dziękuję, panie Krzysztofie. Szanowni Państwo, ponieważ ja występuję zawsze ostatni tutaj w tych pytaniach, tak, że tak, możemy odwrócić kolejność przy ostatnim pytaniu. Okay. Tak. Ale szanowni Państwo, do końca roku polski rząd ma 200 tysięcy wojska powołać do przeszkolenia i tak dalej, czyli to jest przygotowanie się do wojny. Ja tylko chcę odpowiedzieć jedno. Skoro, szanowni Państwo, uznajemy, że to, co jest na powierzchni, jeśli chodzi o mapę gospodarczą kraju, czyli banki, kanały dystrybucji, te główne firmy, to wszystko należy do kapitału zachodniego. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że gdy się uprawomocni ta uchwała połączeniowa między PGNiG a PKN Orlen, czyli nasze zasoby, polska ziemia, polskie wody, właściwie będą pod kontroli kapitału zachodniego, jest pytanie, proszę Państwa, i tu jest kluczowe pytanie dla narodu polskiego. Czy w związku z tym, że my już nie mamy żadnej własności, czy Polacy mają wydawać 150 miliardów złotych rocznie, żeby zbroić się i osiągnąć ten poziom 4% budżetu na zbrojenia, i czy my mamy powoływać 250-milionową armię młodych Polaków, młodych ludzi, za kogo oni mają umierać? Oni mają umierać za obcy kapitał tutaj w kraju? Bo ja rozumiem, żeby to wszystko było pod naszą kontrolą. To wtedy my, jako Polacy, mamy wręcz obowiązek bronić naszej własności, naszej polskiej ziemi. Ale co? My mamy za nasze pieniądze mamy się zbroić i mamy ginąć? Więc tu jest największy absurd, jaki dotyczy właśnie tej wojny. Dziękuję. Dziękuję. To może, jeżeli może pan Krzysztof, zrobimy ten zwrot w drugim kierunku, żeby było więcej możliwości na odpowiedzenie, żeby panowie nie ukradli tak zwanych odpowiedzi. Ale ja chciałabym zakończyć, natomiast Leszek powiedział coś fajnego tutaj w tym swoim ostatniej wypowiedzi, wspomniał o BRICS-ie. I to jest właściwie to ostatnie pytanie, które gdzieś tam przygotowałam, na które fajnie by było, żebyście odpowiedzieli, bo faktycznie ta rola Chin, ale i też i Rosji, jak i BRICS-u zaczyna być coraz większa, więc może
z tej perspektywy prosiłabym o waszą opinię na temat, jakie mogą być skutki dla Polski, jakie mogą wynikać, cóż może się wydarzyć i czy my mamy tutaj jakieś szanse jako Polska, czy po prostu będziemy znów jak gdyby krajem, który stoi z boku i przygląda się, ale również właśnie ta rola i ten wzrost władzy, nazwijmy to, w środkowej Europie. Panie Krzysztofie. Szanowni Państwo, ja ubolewam, bo obserwuję na rynkach globalnych od dłuższego czasu, jak powstaje BRICS, jak się integruje wolny świat przeciwko tej dominacji Zachodu. I z największym prawdopodobieństwem, nawet wielokrotnie się mówi, że my Polacy, jako polski rząd, powinniśmy grać na wielu fortepianach, to uważam, że nie powinniśmy odrzucać i blokować się właśnie od tej inicjatywy. Może się okazać, że pozostaniemy twardym sojusznikiem hegemona Zachodu i tą walkę przegramy. Jeśli tą walkę przegramy, to naród polski straci wiele możliwości współpracy handlowej, gospodarczej z krajami, którzy w przyszłości będą dominować na rynku globalnym. Dziękuję. Dziękuję, Leszku. Ja jestem zwolennikiem polityki wielowektorowej. Słuchacze podcastu geopolitycznego wiedzą o tym, mówię o tym od wielu, wielu lat. Polityka wielowektorowa, polityka elastycznego reagowania to jest podstawa w dzisiejszym świecie, który gdzie zmienia się hegemon. Mamy do czynienia ze zmianą hegemoniczną, z końcem jednobiegunowej chwili. To jest jakby oczywista sprawa. Jestem za akcesją Polski do grupy BRICS+. Uważam, że Polska powinna rozważyć także członkostwo w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ale jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Jestem mocno zdystansowany wobec wszelkiego typu prób przedstawiania nam grupy BRICS jako Arki Noego, jako zbawców. Mówienia o tym, to jak Krzysztof powiedział, nie wiem na ile świadomie to nazwał, że to jest takie wolnościowe stowarzyszenie, czy wolnościowa organizacja. No nie, nie, nie. Absolutnie nie. No spójrzcie Państwo na wolność człowieka w Chińskiej Republice Ludowej. Spójrzcie Państwo na wszystkie te ustawy dotyczące suwerenizacji internetu w Federacji Rosyjskiej i w innych krajach. Spójrzcie Państwo, jaką politykę prowadzi Brazylia, politykę mocno proizraelską. No nie, no to nie jest Arka Noego, to nie jest nowy, wspaniały świat, wręcz odwrotnie. Spójrzmy na to, jaką politykę prowadziły Chiny, Rosja w czasie COVID-u, w czasie ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19. No przecież Chiny były absolutną forpocztą niszczenia praw obywatelskich. No co do tego nie mamy chyba żadnych wątpliwości na tej sali, że nie są to kraje ostoją, te kraje nie są ostoją wolności rozumiane jako wolność jednostki. I jeszcze raz podkreślam, polityka międzynarodowa to jest relacja transakcyjna. Tam nie ma przyjaciół i nie ma wiecznych wrogów. Są sojusznicy, są przeciwnicy, robi się interesy. W polityce robi się interesy i nie oczekuje się dowodów wdzięczności, takich jak chciałby Andrzej Duda, Radosław Sikorski, Szymon Hołownia wobec Ukraińców. Jeżeli się komuś daje coś za darmo, to ten ktoś tego darczyńcy po prostu nie szanuje, albo chce jeszcze więcej, albo jedno i drugie. I to jest oczywista sytuacja, dlatego jeżeli my się nie będziemy szanować na arenie międzynarodowej, nikt nas szanować nie będzie. Dziękuję. Jakbyś mogła mi przypomnieć pytanie, nie chcę za bardzo odbiegnąć od wątku. Wpływ BRICS-u i pojawienie się BRICS-u, jak i Chin. To mi się wydawało, że czy Polska, tak? Jak i Polska, rolę Polski w tym po prostu, W stronę Polski, tak jak i to może mieć wpływ. Ja to zawsze staram się realnie na te rzeczy patrzeć, ponieważ ja zawsze patrzę na to, kto rządzi w Warszawie, tak? Jaki jest układ polityczny w Polsce. Tak? I czy to jest PiS, czy Koalicja Obywatelska, czy Szymon Hołownia i ta Polska 2050. Jak popatrzymy te siły polityczne, które biorą gdzieś ponad 90% głosów w Polsce, no to ja powiem w ten sposób, zapomnijcie o BRICS, tak? Po prostu nie ma BRICS, nie istnieje BRICS. Nasze elity są pro Unia Europejska, pro NATO, tak? Duda obchodził niedawno 25. rocznicę wejścia do NATO. Kwiaty pod pomnikami chciał składać, a mieli takie rodzaju rzeczy. Także jaki BRICS? Nie ma BRICS. Tak? My jesteśmy multikulti Unia Europejska. Jak to mówi, przyzwyczaić się do tego. Jedyna szansa, co mamy, to zaangażować się w proces polityczny, robić to, co robią Francuzi, Marie Le Pen, robią to, co Niemcy robią, z Alternatywą für Deutschland, robią to, co Brytyjczycy,
to, co robią Amerykanie z Donaldem Trumpem, po prostu stworzyć alternatywę dla obecnego układu politycznego w kraju i wtedy ci ludzie zaczną inaczej myśleć. Do tego momentu nic się nie stanie, do tego momentu będziemy Unia Europejska, będziemy i to wiernym członkiem, proszę mi wierzyć, nie ma, oni na Polaków zawsze mogą liczyć, zawsze. Tu nikt się nie wyłamuje, nikt się nie wychyla nawet. Węgrzy się wychylają, Słowacy się wychylają, ale nie Polska. Polska jest najbardziej lojalnym członkiem tego całego układu i ja tak naprawdę nie widzę, żeby coś się tu zmieniło. Tak naprawdę nie widzę. Tym bardziej jak widzę wybory do prezydenta Polski teraz, jak patrzę na tych kandydatów, no to już w ogóle ręce opadają, tak? Duda pojechał do tego Davos, te przemówienia, jak ciągle mam te jego, jak on siedzi na tym fotelu i mówi, myśmy w Polsce już to przerabiali, tam mówi w stronę Putina, tak? A mi to jest, po prostu ludzie się z tego śmieją na Zachodzie. My nie mamy elit, nie mamy elit politycznych, tak? Jest to wszystko kontrolowane, jest to bardzo poważny problem w Polsce, bardzo. To tyle.